Witam, nazywam się Przemek Domański, a to jest Edshop TV. W tym odcinku chciałem Wam zaprezentować najnowszy model włoskiego producenta firmy EDEA, konkretnie model Piano. Jest to obecnie topowy model tej firmy, w którym zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań. Niektóre z nich już widzieliśmy w poprzednich modelach, niektóre są całkiem nowe. Przyjrzyjmy się bliżej. Nowy model od włoskiego producenta, konkretnie model Piano. Co możemy o nim więcej powiedzieć? Przede wszystkim design to jest pierwsze co się rzuca w oczy. Włosi mają niesamowity design, niesamowite pomysły. Dotąd czegoś takiego chyba świat nie widział. Biała podeszwa, złote wstawki, oczywiście kryształki Swarovskiego, rzecz obowiązkowa. Po prostu design jest niesamowity tego buta. Z zewnątrz but został wykonany z skóry syntetycznej, więc zwierzątkom krzywda się nie dzieje. Tutaj oczywiście są też wstawki materiałowe. To rozwiązanie znamy z modelu Icefly. Górna część cholewki została miękko wykończona, tutaj takim wałeczkiem, bardzo mięciutkim, bezszwowym. Ma to zdecydowanie podnosić komfort użytkowania tego buta. Haczyki, tak jak we wszystkich modelach EDEA, bardzo charakterystyczne. Na języku dodatkowe szlufki na sznurówki tutaj poniżej. To jest coś nowego, tego nie było. Ma to lepiej podtrzymywać język w tej dolnej części, że nie pojawia się ucisk na palce. Oczywiście tutaj jest kolejne oczko na sznurówkę. To już znamy z modelu Icefly. Wnętrze buta zostało wykończone materiałem również takim samym jak w modelu Icefly. Nie jest jakoś bardzo mocno wyprofilowane. Te miejsca na kostki są tak delikatnie zaznaczone. Te gąbeczki mają się tutaj ułożyć do stopy. Materiał wyścielający wnętrze zapewnia dobrą wentylację oraz powinien szybko schnąć, tak samo jak w modelu Icefly. Na języku możemy zobaczyć, zastosowano piankę o 2 stopniach twardości. W części środkowej jest jej troszeczkę więcej, jest tutaj bardziej miękko, po bokach jest jej troszeczkę mniej. Ma to minimalizować ucisk sznurówek na stopę i tym samym podnosić komfort użytkowania. W porównaniu do modelu Icefly but jest znacznie sztywniejszy i sprawia wrażenie smuklejszego. Patrząc na spód widzimy tutaj taką złotą wstawkę. To nie jest tylko stylistyka, to ma za zadanie absorbować siłę uderzeń. Jest to specjalny materiał stosowany dotąd przez EDEA w akcesoryjnej wkładce, która oczywiście również wewnątrz jest położona. Całość ma za zadanie pochłaniać wstrząsy, czyli w momencie lądowania będzie przejmowała na siebie część tej siły uderzenia. Ma to zmniejszyć kontuzyjność, poprawić komfort treningu. Mamy mieć uczucie, że będzie nam się bardziej gładko jeździło. Miejmy nadzieję, że to rozwiązanie się sprawdzi. Sam but bardzo ładnie wyprofilowany. Nie można mieć zarzutu co do jakości wykonania. Wszystko zostało wykonane bardzo ładnie. Ale mówiąc szczerze, w tej klasie buty, przy tej cenie, to już musiał być dobrze wykonany produkt. Tak jak wspomniałem w odcinku z cyklu Unboxing, wewnątrz pudełka znajdziemy specjalną wkładkę. Taką wkładkę możemy znaleźć tylko w modelu Piano. Ma ona dodatkowy tutaj absorber podpiętą, tutaj po boku, pod śródstopiem. Jest wyprofilowana anatomicznie. I wkładamy ją do buta na tą wkładkę anti-shock, która już się znajduje wewnątrz. Oprócz tego znajdziemy w zestawie sznurówki z kryształkiem Swarovskiego, uchwyt do zaciągania sznurówek oraz paski na haczyki, które mają unieruchamiać sznurówki na swoim miejscu oraz instrukcje obsługi, że tak powiem, jak należy wiązać buty, jak należy sprawdzić rozmiar i jakie to rozwiązania EDEA przygotowała dla nas w tym oto modelu. Podsumowując, zastosowano wiele nowych rozwiązań, but jest naprawdę dobrze wykonany, o bardzo ciekawym designie, o wiele sztywniejszy niż poprzednicy. Natomiast czy jest warty tej ceny, jaką EDEA za nią żąda?
Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami. To już wszystko w tym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na następny odcinek.